W tym filmie pokażę prosty sposób na prawidłowe wykonanie parkowania przodem. Najlepiej parkować na wyczucie, ale nie każdemu się uda. Najpierw sprawdźmy, jakie są najczęstsze błędy wykonywania tego zadania. W tym rodzaju parkowania powinno się utrzymywać jak największy łuk, zbliżając się maksymalnie do pojazdu stojącego dalej, lecz w praktyce wiele osób boi się zderzenia skręcając zbyt wcześniej. Ponieważ w parkowaniu dopuszcza się zrobienie korekty toru jazdy, wykorzystujemy ją koniecznie jadąc do tyłu na wprost. Dopiero podczas ponownego wjazdu przodem mocno dojeżdżamy do pojazdu dalszego. Wyjeżdżając z parkowania staramy się pamiętać, aby wyjeżdżać w tym samym kierunku, z którego przyjechaliśmy, gdyż kilka miejsc w Rybniku to drogi jednokierunkowe. Wyjeżdżając w przeciwną stronę możemy pojechać pod prąd. Drugi rodzaj błędu to skręcenie kierownicy zbyt późno. Jak w takim razie wykonać korektę? Okazuje się, że podczas cofania skręcamy maksymalnie kierownicę w przeciwną stronę i staramy się wycofać maksymalnie do krawężnika z tyłu. Następnie podczas wjazdu przodem staramy się wyrównać już pojazd i dojechać do sąsiada obok. Przejdźmy teraz do sposobu, o którym jest ten film. Ponieważ parkować możemy od prawej lub lewej strony, zaczynamy od tej trudniejszej. Najeżdżamy wtedy na lewą część drogi i skręcać będziemy wtedy, kiedy koniec lusterka przejdzie za lewy bok samochodu, za który chcemy zaparkować. Skręcamy kierownicę do oporu, następnie zaczynamy ją prostować, gdy już czujemy, że auto niemal jest na wprost. Prostujemy kierownicę, zatrzymujemy się mniej więcej na wysokości sąsiada. Następnie włączamy kierunkowskaz, zalecam znowu wyjazd w tym samym kierunku. I co ważne, do wyjazdu polecam również obrócić kierownicę, tym razem o pół obrotu. Ten obrót zapewni bardzo delikatny skręt, który nie uszkodzi żadnego z sąsiadujących pojazdów. Natomiast skręt maksymalny robimy wtedy, kiedy przód auta czujemy, że już przejechał za tył pojazdu sąsiedniego. Wyjeżdżamy tyle, ile uważamy za rozsądne. Od lewej strony jest tak samo, gdy tylko lusterko minimalnie przekroczy prawy bok, prawy tył pojazdu. Skręcamy do oporu, następnie odprostowujemy powoli kierownicę. I tutaj schematycznie tak samo, pół obrotu kierownicy. Następnie powoli na pół sprzęgle będziemy cofać. Gdy poczujemy, że już nasz przód bezpiecznie ominął samochód sąsiedni, skręcamy do końca i następnie jedziemy już do przodu. Na egzaminie mamy dwie próby na parkowanie i jedną korektę do każdej próby. Pamiętajmy o kierunkowskazach i rozglądajmy się wyraźnie podczas cofania. Powodzenia!